Witam, Grzesiek Targosz, blog kulinarny Gotowanie z Pasją. Dzień dobry, Paweł Łukasik, ten sam blog. Panowie, co tutaj się dzieje? Co dzisiaj będziecie, w czym będziecie brać udział? Po co tutaj przyjechaliście na Małopolski Festiwal Smaku? No, bierzemy udział w rywalizacji blogerów, które odbywa się przy okazji Festiwalu Smaku. Będziemy walczyć. Paweł jest osobą, która gotuje, ja zajmuję się robieniem zdjęć i fotografowaniem tych wszystkich pysznych rzeczy, które on robi, więc kwestię gotowania zostawiam Pawłowi. Pawle, przygotowałeś na festiwal coś niezwykle fajnego, coś niezwykle smacznego. Będziesz chciał się zmierzyć z tą potrawą. Powiedz nam pokrótce, co to będzie. Przygotowałem wersję szaglotki, nawiązującej do motywu przewodniego do korali, czyli do jarzębiny, bo nazywana jest koralami, czyli szarlotka z jarzębiną. Do tego kilka dodatków kształtem i kolorem nawiązującej do, również do korali. Galaretka jarzębinowo-malinowa, sorbet malinowo-jarzębinowy i dżem z tego samego, z jarzębiny i malin. Dwóch facetów, skąd pasja do gotowania w takim razie? No, moja pasja jest bardziej pasją do fotografii. Paweł całe życie, jak się znamy, zawsze gotował pyszne rzeczy. Padł pomysł, żeby pokazać to gdzieś dalej, żeby nie było to tylko tak zwane do szuflady i na przyjęcia dla znajomych. No i postanowiliśmy pokazać to światu, zrobić bloga kulinarnego, wrzucić to w sieć, no i kontynuować cały czas tą pasję i ją rozwijać. A jeżeli wygracie główną nagrodę, jedziecie razem? Nie. Czyli będzie drobna kłótnia o to, kto jedzie, tak? Kto zabiera swoją partnerkę. Kłótni może nie będzie jako tak, ale sobie jakoś dajemy radę i dzielimy te rzeczy, które gdzieś tam do nas trafiają, więc Paweł oczywiście powiedział, że na warsztaty musi pojechać, ale w spokoju już go wyrzucimy. No. Małopolskie produkty regionalne. Co polecilibyście czytelnikom swojego bloga? Jakie produkty małopolskie wykorzystujecie w swojej kuchni na co dzień? Oj, tego jest cała masa. Niektóre z nich są wpisane do produktów regionalnych. Bądź osypek, bryndza, karp zatorski. Nie, może jest nie wpisane, ale jest pełno w okolicy Krakowa przecież pstrągów. To, co będziemy wykorzystywali w przepisach, czyli jabłka, jarzębina, różnego typu miody, śliwki z Łącka, czy też po prostu śliwowica. W Krakowie precle, obwarzanki, paluszki krakowskie, podstawa. No i plus teraz może dołączy też kiedyś do produktów regionalnych. Mamy w Krakowie na Bielanach wino od tego roku krakowskie, Srebrna Góra. Bardzo Wam dziękuję. Trzymam gorąco kciuki za Was. Dzięki bardzo. Katarzyna Szatkowska z bloga W Krainie Smaku. Kasiu, skąd do nas przyjechałaś? Przyjechałam z Poznania. Z Poznania. Poznań bardzo bliski Krakowowi od zawsze. Powiedz mi, spotkaliśmy się tutaj, żeby rozmawiać o produktach regionalnych Małopolski. Wiem, że przygotowałaś przepis. Co będziesz chciała jutro zaprezentować na konkursie? Jutro podam przystawkę i deser. Na przystawkę będzie domowy graham z długo dojrzewającym serem rubin, a także molekularnym kawiorem o smaku miodu i porzeczki. I tutaj jest nawiązanie do korala małopolskiego. A na deser będą galaretki porzeczkowe z żurawiną i owocami goi. To są te moje właśnie koraliki, które doskonale komponują się z ciastem czekoladowym, które będzie dopełniało całości. Jakie produkty regionu małopolskiego poleciłabyś czytelnikom swojego bloga? Ojej, myślę, że całkiem sporo. Na pewno oscypki, na pewno miód swadziowy, na pewno sery. Jest ich całkiem sporo. Jak nięcina. Kawior molekularny. Stawiasz dość wysoką poprzeczkę konkurencji. Czy dasz im jakiekolwiek szanse na jutrzejszym gotowaniu? Oj, absolutnie tak. Myślę, że to, co zaproponuję, jest tak naprawdę bardzo proste i każdy jest w stanie przygotować to w domu. Skąd pomysł na gotowanie i blogowanie? Skąd pasja do gotowania i skąd smykałka i pasja do blogowania? Oj, to blogowanie narodziło się tak zupełnie naturalnie, ze względu na to, że po prostu lubię gotować. Gdzieś to się tam pojawiło we mnie i po prostu mi towarzyszy w życiu i nawet się nad tym nie zastanawiam. Po prostu
gotuję, lubię to i pragnę się tym dzielić. I cieszę się, że mam czytelników, że ludziom się to podoba. A dla kogo gotujesz na co dzień? Zdradzisz nam? No najczęściej gotuję dla rodziny i przyjaciół. Bardzo Ci dziękuję. Jestem Adrianna, przyjechałam z Kościana. To jest mała miejscowość na trasie Poznań-Leszno. Reprezentuję bloga W Kuchni Karmelitki. Także zapraszam. Może ktoś coś znajdzie, coś pysznego dla siebie. Adrianna, przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim i Ty przyjechałaś na konkurs Gotuj i bloguj po małopolsku. Powiedz mi, co przygotowałaś na konkurs? Jaką potrawą będziesz chciała zaskoczyć jurorów i która potrawa będzie dla Ciebie drogą do zwycięstwa w tym konkursie oczywiście? Czy zaskoczyć, to może zbyt szumnie powiedziane. Przygotowałam na podstawie przepisu na zupę pomidorową galicyjską, tutaj małopolską. Trochę go zmodyfikowałam i stworzyłam własną wersję z kozim serem. Będzie to krem ze świeżych pomidorów z kozim serem. Czy w swojej kuchni często wykorzystujesz produkty regionalne, a także produkty regionalne z Małopolski? Powiedz mi, czy w Twojej miejscowości można kupić gdzieś produkty, małopolskie produkty regionalne? Jeżeli dobrze poszukać, to tak. Oczywiście jest parę takich sklepów, gdzie można te produkty dostać. Głównie moja kuchnia opiera się i bazuje na produktach regionalnych i sezonowych. Też nie zaprzeczam, że sięgam po kuchnię małopolską. Za każdym razem, kiedy mam możliwość przyjazdu tutaj w te rejony, zawsze wyjeżdżam z wielkimi siatami i później po powrocie do domu jest wielkie gotowanie z tego, co zdobędę. Gdybyś miała skonfrontować kuchnię swojego regionu z kuchnią małopolską, którą znasz, jakie wskazałabyś różnice, jakie podobieństwa? Kuchnia mojego regionu, a kuchnia małopolska, na pewno w moim regionie nie używa się kozich serów. U nas to jednak sery krowie, mniej miodu, mniej pierogów, jednak to jest taka kuchnia, no niby kuchnia polska jest do siebie podobna, ale są jednak różnice, także mało oscypków, mało serów, więcej bazujemy na mięsach, nie wykorzystuje się u nas jagnięciny, bardziej się idzie w drób, wieprzowinę, no nie wiem, myślę, że to są takie główne różnice. A propos jagnięciny, będzie okazja wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez szefa kuchni hotelu Bukowina, Sylwestra Lisa. Będzie przyrządzał jagnięcinę w konwencji Ethno Fusion. Czy weźmiesz udział w warsztatach? W jakich warsztatach chciałabyś także wziąć udział podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku? Na pewno wezmę udział w warsztatach z jagnięciny, ponieważ z jagnięciną osobiście mam mało do czynienia i chciałabym po prostu poznać, jak ją się przyrządza. No, w których warsztatach? Na pewno wszystkie warsztaty są ciekawe i myślę, że we wszystkich będę starała się wziąć udział, by zasmakować tej kuchni, tutaj poznać ją, w jakiś sposób zobaczyć, jak tutaj się gotuje, bo jednak u mnie w domu tego nie ma i można się czegoś nowego dowiedzieć i nauczyć. Jest z nami także Maciek Koźlakowski, jeden z finalistów programu MasterChef pierwszej edycji. Powiedz mi, druga edycja niedługo na antenie, czy w trzeciej edycji chciałabyś wziąć udział? Szczerze powiedziawszy, zastanawiałam się i chciałam już teraz wziąć udział, ale niestety przegapiłam castingi z własnej nieuwagi. Myślę, że chociaż po dłuższym takim zastanowieniu stwierdziłam, że to nie jest jednak dla mnie. Nie lubię takiej presji, tego oceniania. Lubię, jeżeli ktoś mnie ocenia, ale nie lubię takiego, no jakby to powiedzieć, poniżania, bo czasami jednak to można zaobserwować. To mi się nie podoba. Lubię gotować na luzie, w swoim czasie, w swoim tempie, w swoim smaku, ale ten program jednak tego nie kultywuje i to nie jest to, co lubię. Znasz na pewno listę jurorów, którzy będą oceniać Twoje dania w naszym konkursie. Będzie Ania Starmach, będzie Maciek Koźlakowski, Sylwester Lis, a także eksperci kulinarni. Kogo obawiasz się dzisiaj najbardziej? Szczerze, nie zastanawiałam się nad tym i nie chcę o tym myśleć, żeby niepotrzebnie się stresować. Ja nazywam się Paweł Kozakiewicz. A ja Laura Miśkowiec. I razem prowadzimy blog, portal www.nanoże.pl, gdzie PL wcale nie oznacza nasze państwo, z którego jesteśmy bardzo dumni, ale Paweł i... Laura.
Kochamy gotować, choć nie jesteśmy profesjonalnymi kucharzami, to codziennie jesteśmy coraz lepsi, a nasze doświadczenia pokazujemy właśnie na portalu nanoże.pl. Postanowiliśmy, ponieważ zakochani jesteśmy w Małopolsce, wypróbować również naszych sił i pokazać, na co nas stać, naszą kreatywność, pomysłowość, a przede wszystkim bardzo młodego i nowego ducha, wykorzystując tradycyjne potrawy i dania. Będziecie mogli to zobaczyć właśnie na naszym portalu i tu na Festiwalu Smaku. Jesteście z Małopolski, znacie doskonale małopolskie produkty regionalne. Jest tutaj z nami wielu turystów, wielu gości z innych miast, z innych państw nawet. Powiedzcie, jakie małopolskie tradycyjne produkty regionalne polecilibyście jako te najlepsze? Na pewno te, które wykorzystamy w naszym daniu, w naszej potrawie, w naszym koktajlu. To na pewno będą miody, zwłaszcza, że tegoroczna aura sprzyja temu, żeby te miody były jak najlepsze. One są najlepsze, bo są z Małopolski. Oprócz tego wykorzystujemy również wszelkiego rodzaju produkty mleczne. Będzie można to zobaczyć właśnie na naszym koktajlu małopolskim. Ale Małopolska to region skarbów, tak? Jest tutaj również suszona śliwka, suska cechlońska, jest oscypek, który również wykorzystujemy w naszej kuchni. Zawsze staramy się łączyć tą tradycję z nowoczesnością. Laura, mówisz o skarbach, masz na sobie małopolskie czerwone korale, czyli taki nieformalny symbol województwa. Powiedz mi, czy twoje danie, czy wasze danie jest inspirowane czerwonym koralem? Tak, oczywiście. Będą owoce, które teraz można dostać na naszym małopolskim rynku, które są właśnie czerwone, tak jak koral. Znacie skład jury, które będzie oceniać wasze danie i wasze zmagania. Kogo obawiacie się najbardziej? Najbardziej to boimy się publiczności, dlatego że tak naprawdę to oni nas ocenią. Te osoby ogromnie szanujemy i serdecznie pozdrawiamy przy okazji, aczkolwiek to danie będzie żyło swoim własnym życiem później już na portalu. Mamy nadzieję, że będziemy mogli je reklamować jako danie, które zdobyło nagrodę Grand Prix podczas 9. Małopolskiego Festiwalu Smaku. Teraz przejdźmy do nagrody, bo na pewno jest to kusząca rzecz. Powiedzcie, czy pojedziecie razem, czy będzie kłótnia o to, kto jedzie, czy będzie losowanie? To jest chyba temat najbardziej drażliwy, jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. Myślę, że Laura nie potrzebuje takich zabiegów, ale może jej odstąpię. Ja korzystam jako podhalanka, staram się regularnie bywać w miejscu. No właśnie, Podhalanka, kuchnia Podhala, Jagnięcina. Dzisiaj będziemy mieli Sylwestra Lisa, szefa kuchni hotelu Bukowina. Czy będziecie uczestniczyć w warsztatach? Myślicie, że czegoś będziecie w stanie się nauczyć o Jagnięcinie i kuchni Ethnofusion? Oczywiście, zawsze jesteśmy gotowi, żeby się uczyć. Tak jak powiedzieliśmy, nie jesteśmy kucharzami, jesteśmy pasjonatami i każdego dnia uczymy się czegoś nowego i dowiadujemy się czegoś nowego o kuchni. Tak jak widać, kocham jeść, a Laura uwielbia gotować, więc świetnie się dogadujemy. Nie zawsze jest na noże. Nie zawsze. Dzień dobry, nazywam się Ula Pałka, mieszkam w Krzeszowicach, pochodzę z Krakowa. Ogólnie w ogóle z Brazylii, o żeby było jeszcze śmieszniej. Blogowanie to gotowanie dla moich dzieci, przede wszystkim znajomych, bliskich i rodziny. Stąd się wziął blog kulinarny, wcześniej był blog tylko o dzieciach i dla dzieci na pamiątkę ich życia, żeby wiedzieli, co kiedy robili. A potem zaczęło się pytanie, a co to jest na tym blogu? I tak powstał blog kulinarny Kuchnia na Wzgórzu, który piszemy wspólnie tak naprawdę i piszemy go z Krzeszowic. Ula, powiedz nam, jakie małopolskie danie, czy inspirowane kuchnią małopolską pokażesz dzisiaj na konkursie, na festiwalu i podczas pojedynku blogerów? Moje danie małopolskie związane jest z koralami, czyli tematem przewodnim. Są to faszerowane małe pomidorki koktajlowe, z mojego własnego ogródka, przeze mnie wyhodowane, a nadziewane małopolskimi smakami. No właśnie, te małopolskie smaki. Jeżeli miałabyś wymienić trzy takie najbardziej flagowe produkty małopolskie, które moglibyśmy polecić gościom z zagranicy i z innych miast, to jakie produkty znalazłyby się na tej liście? Na pierwszym miejscu u mnie zawsze lody Melba z Krzeszowic, moje ukochane i ich ciastka. Potem będzie to na pewno brędza i kiełbasa lisiecka. Trzy moje faworyty. Dzisiaj też podczas warsztatów będziemy mieli okazję obejrzeć pokaz kulinarny w wykonaniu Sylwestra Lisa z kuchni hotelu Bukowina. Będzie trochę o Jagnięcinie. Czy Jagnięcina gości na twoim stole?
Niestety bardzo rzadko. Niestety bardzo rzadko, a mimo wszystko do Podhala dość wysoko. Czy to jest kwestia dostępności produktów, jak uważasz? Czy jeszcze te produkty są na tyle mało znane i popularne, że może dzięki takim inicjatywom jak Festiwal Smaku ludzie dowiedzą się o tym i będą gościć na stołach częściej? Chętnie chciałabym mieć dostęp do młodej jagnięciny, którą mogłabym przyrządzać w domu, ale niestety takiego nie posiadam, więc sądzę, że największy problem jest właśnie z dostępnością. Nie wiem, jak ona się nawet cenowo kształtuje, ale sądzę, że jeżeli cena byłaby sensowna i dostępność przede wszystkim, to gościłaby na naszych stołach częściej. Delikatesy Alma, które są jednym ze sponsorów dzisiejszej imprezy, w swoją ofertę włączyły małopolskie produkty regionalne, znane z listy Ministerstwa Rolnictwa. Powiedz mi, czy to twoim zdaniem dobry pomysł, żeby mieszkańcy innych miast mogli kupić te produkty? Jako bloger kulinarny byłam na konferencji prasowej wprowadzenia tego do Almy i bardzo się z tego cieszę, że w końcu nad morzem będzie można kupić w Gdańsku na przykład krakowskie oscypki, które nie będą udawanymi oscypkami, tylko będą naprawdę polskimi oscypkami. Tak samo będzie można kupić ciastka i wszystkie inne produkty. Jestem jak najbardziej za. No dobrze, ale przejdźmy do nagrody. Jeżeli uda Ci się wygrać w dzisiejszym konkursie zmaganiu blogerów, kogo zabierzesz ze sobą na wycieczkę do Bukowiny? Oj, Bukowina to jest moja ukochana miejscowość, gdzie jeździłam na nartach na Krechę i uwielbiam tą miejscowość. Sądzę, że zabiorę mojego męża, czyli Jacka, oraz będę musiała zabrać moją dwójkę dzieci, ponieważ oni też biorą udział w blogu kulinarnym. Nie ma wyjścia. Nie wiem, czy znasz skład komisji jury, ale między innymi pojawią się tam Ania Starmach, znana jako dość surowa jurorka programu Masterchef. Będzie także Maciej Koźlakowski, jeden z finalistów pierwszej edycji. Powiedz mi, którego z jurorów obawiasz się najbardziej? Ani Starmach chyba nie, ona taka uśmiechnięta jest raczej. Nie, chyba patrząc na listę jurorów, jak czytam, nie mam pani kogo takiego, komu się najbardziej obawia, wierzę w moje danie. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Kośmider, prowadzę bloga kulinarnego w kuchni Katy. Prowadzę go razem z kolegą Pawłem Więckiem, nie ma go teraz dzisiaj ze mną, ale jutro będzie gotował ze mną na scenie, ponieważ znajdujemy się w Krakowie na Placu Wolnica z okazji Małopolskiego Festiwalu Smaku. Jutro będziemy gotować naszą potrawę, która udało się zakwalifikować do właśnie tego konkursu. Powiedz mi, reprezentujesz troszeczkę inny region niż Małopolska. Macie swoje smaki, swoje produkty regionalne, ale też na pewno nieobce są Ci produkty regionalne Małopolski, ponieważ przygotowywałaś przepis konkursowy w konkursie właśnie na smaki Małopolski. Powiedz mi, jakie małopolskie produkty regionalne wykorzystujesz w swojej kuchni lub jakie poleciłabyś czytelnikom swojego bloga? W naszym przepisie konkursowym wykorzystujemy oscypka. Oscypka każdy zna, więc to jest, powiedzmy, produkt powszechnie dostępny. To jest fajne, że sieć sklepów Alma wprowadza regionalne produkty w swojej ofercie sprzedaży i ludzie, którzy mieszkają nad morzem czy w jakimkolwiek innym rejonie Polski, mogą spróbować czegoś regionalnego z całkiem innej okolicy. Natomiast tutaj takim produktem w naszej potrawie jest kapusta hersznicka. Ja pochodzę z małej miejscowości, są to Szczekociny w województwie śląskim. Jak jeżdżę do Krakowa, gdzie teraz mieszkam i przebywam na co dzień, przejeżdżam przez hersznicę i gdzie się nie spojrzę na lewo, na prawo, połany wielkie kapusty, zarówno zielonej, jak i czerwonej. I właśnie też z tego powodu staraliśmy się wykorzystać w naszym przepisie kapustę hersznicką. Jest bardzo dobra w smaku, polecam. Przejdźmy do konkursu. Jutro będziecie oceniani przez jury, między innymi przez Anię Starmach, która była jurorką dość surową zresztą w programie Masterchef w pierwszej edycji. Będzie także Maciek Koźlakowski, znany nam z pierwszej edycji, jeden z finalistów. Powiedz mi, którego z jurorów obawiasz się najbardziej? Myślę, że się nie obawiam żadnego z jurorów. Jest to nasz debiut w ogóle w takim konkursie na taką skalę. Wszystko jest dla nas całkiem nowe. Jesteśmy ciekawi tego, co będzie. Przyjmiemy każde słowa krytyki. Będziemy dumni z każdego słowa uznania. I nie boimy się. Po prostu będzie, co ma być. Jeżeli wygrasz nagrodę główną, którą jest voucher na pobyt w hotelu Bukowina, powiedz mi, pojedziesz tam z? Z kolegą, z którym prowadzę vloga. Z Pawłem. Z kolegą Pawłem, okej. Okay. Gdybyś miała wymienić trzy produkty kuchni małopolskiej, produkty regionalne, które by poleciłabyś czytelnikom bloga, jakie to byłyby produkty? Taka największa, najlepsza trójka. Kiełbasa lisiecka. Mam znajomych w Oświęcimiu, po drodze są Liszki, więc też znany dla mnie produkt. Boczek spod stolic, chleb prądnicki.
Śliwowica Łącka, Jawka Złącka, takie rzeczy. Okej, bardzo dziękuję. Nazywam się Adriana Baran, prowadzę bloga Pora Coś Zjeść. Jestem studentką ostatniego roku ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim i kocham gotować i kocham jeść. Czas spędzony w kuchni jest dla mnie największą przyjemnością. Na pewno znasz wszystkie produkty regionalne Małopolski na wyrywki, dlatego poproszę Cię teraz o wymienienie trzech flagowych produktów, które zawsze polecisz swoim czytelnikom. No to na pewno chciałabym polecić oscypki, bryndzę i lokalne owoce i warzywa. Na pewno pomidory krzeszowickie, borówki, maliny. Wszystko, co można znaleźć na lokalnych targach. Jurorami w konkursie, jak już wiesz, będą Ania Starmach i Maciej Koźlakowski, reprezentujący MasterChef. No, program teraz bardzo znany, bardzo lubiany. Powiedz mi, czy któregoś z tych jurorów obawiasz się bardziej lub mniej? Znaczy nie podchodzę do tego tak, żeby się obawiać. Po prostu konkurs traktuję jako kolejne doświadczenie i okazję do sprawdzenia się, czy po prostu to, co gotuję, zasmakuje również osobom profesjonalnie zajmującym się gotowaniem, a nie tylko mojej rodzinie i znajomym. No właśnie, jeżeli chodzi o przygotowania do konkursu, powiedz nam, jaką potrawę jutro zaprezentuje jury, skąd wzięła się inspiracja do wykonania tej właśnie potrawy? Jutro przygotuję rolatki z kurczaka, faszerowane bryndzą, kaszą gryczaną i borówką brusznicą, która reprezentuje motyw korala małopolskiego. I potrawa jest inspirowana kurczakiem po krakowsku, który również jest faszerowany kaszą, z tym, że kaszą krakowską, ale ona jest również wytwarzana z gryki, więc jest podobna do kaszy gryczanej. Teraz powiedz mi coś o nagrodzie. Powiedz mi, jeżeli uda Ci się wygrać, pojedziesz sama, zabierzesz kogoś ze sobą? No jeżeli uda mi się wygrać, to oczywiście zabiorę ze sobą męża, który również pomaga mi w prowadzeniu bloga. No właśnie, a skąd pomysł na blogowanie? Czy tylko miłość do jedzenia, czy może jakieś inne względy za tym stoją? No z blogowaniem było tak, że ja początkowo się opierałam, ale właśnie znajomi i mąż namówili mnie. Początkowo pokazywałam znajomym po prostu zdjęcia, rzeczy, które wykonałam i bardzo często pojawiały się pytania o przepisy, więc blog jest takim zbiorem na początku typowo dla znajomych, ale jednak się trochę bardziej rozrosło. Wtedy jeszcze zaczepię Cię troszeczkę o te inspiracje. Powiedz mi, na swoim blogu potrawy prezentujesz różne i powiedz mi, jaka część z nich to są potrawy kuchni polskiej, regionalnej, czy może królują u Ciebie potrawy gdzieś z innych rejonów świata? U mnie królują ciasta i desery, bo jednak to są najbliższe mi dania. A co do innych inspiracji, staram się czerpać ze wszystkich regionów Polski, jak również świata, więc staram się, żeby to było dość wyważone, jednak spora część to są potrawy polskie. I teraz uwaga, zagadka, szukamy prowadzącego, gdzie on się skitrał, gdzie on się schował. Tu jestem, drodzy Państwo, w namiocie, tak jest. Namiot biały, pierwszy od sceny. Tu się dzieje, tu jest gotowanie na żywo. Chodźcie Państwo, zobaczycie, co tu się dzieje. Zapraszam Was serdecznie. Poznamy się z naszymi blogerami, którzy gotują po małopolsku. A skąd przyjechali, to się przy okazji dowiemy, skąd przyjechałaś? Ja chciałam z Poznania. Kawał drogi. Jak tam autostradą się leciało? Pociągiem. Ujej, ile teraz leci pociąg Pendolino? To jest 7 albo 8 nawet. Pendolino, naprawdę, 8 godzin, Poznań, Kraków, dajcie spokój. Skąd przyjechałaś? Poznaniem. Razem jechałyście? Tym samym pociągiem? Musiałyście długo gadać ze sobą. Paweł, skąd jesteś? Ja jestem z Krakowa. Tramwajem przyjechałeś? Samochodem. To nie pij niczego dzisiaj. Pamiętaj. Dobrze, kolejna koleżanka. Imię i skąd jesteś? Katarzyna ze Szczekocin, jestem, mieszkam w Krakowie na co dzień. Na co dzień w Krakowie, to dobrze, to przyjechałaś sobie pewnie tramwajkiem. Powiedz, co przygotowujesz, bo ja widzę, że tu się cały czas krzątasz, coś zwijasz, coś kręcisz, podpalasz, co się dzieje? Przygotowujemy rolatki słabowe, nadziewane owoczkiem, zapytamy to do szczytu. Będziemy przygotować z moskowami i z kapustą tarsznicką ze smażonym. A moskowe sama będziesz robić? Ziemniaczki. Już ziemniaczki są pięknie, ja Państwu pokażę. To taka masa musi być. Całe.
Byłoby bez Moskoli najwyżej. I tę masę, rozumiem, że po prostu na rozgrzaną patelnię, normalnie powinna być płyta, taka, wiecie Państwo, ogniem palona, ale może być rozgrzana patelnia, tylko bez grama tłuszczu, z tego co się domyślam. Tak jest, bo to musi być takie podpłomykowe, to musi być po prostu przypalone. No i dobrze, no i tu też jest duże zamieszanie, bo mieszasz w lewo i w prawo. Co się dzieje? Skąd jesteś, jak masz na imię? Też z Krakowa. A jak masz na imię? Robert jestem. Mam na imię Adriana. I przygotowuję dzisiaj rolatki z kurczaka faszerowane kaszą gryczaną, bryndzą i borówką brusznicą. Dlatego będzie podany sos z borówki na czerwonym winie i ziemniaki z selera. Połowę tylko z tego zapamiętałem, to mięsko mnie najbardziej interesuje. Dobrze, ale teraz najważniejsza rzecz, bo drodzy Państwo, ci nasi blogerzy, oni mają za zadanie inspirować się koralem małopolskim. Więc teoretycznie powinien się tu gdzieś przebijać ten czerwony kolor. I co? I jest. I prowadzącego nie da się zaskoczyć. Bardzo ładnie. A ten czerwony kolor u Ciebie, co to będzie? Pomidorki koktajlowe. Pomidorki koktajlowe, dobrze. To jeszcze tutaj Poznań zapytamy. Mi była żurawina. Były owoce goi, były porzeczki. Czekaj, jeszcze raz. Owoce czego? Owoce goi. Takie zdrowe bardzo. Smaczne to jest? Jak najbardziej smaczne. Galaretce były policzkowe i zatopione. Jeszcze jeden akcent do molekularny w postaci molekularnego kamionu, właściwie perełek. Motyw koralowy. Molekularny, czyli rozumiem, że do tego były używane jakieś chemiczne narzędzia? Nie chemiczne. To są ekstrakty naturalne, agar. No i za trudne to jest dla mnie. Mam nadzieję, że to smaczne było. Ja jestem przekonany, Drodzy Państwo, tak, to są po prostu finaliści. Oni są tutaj najlepszymi z najlepszych. Musicie ich podpytać później, gdzie można znaleźć przepisy na te cuda, cudeńka. Jeszcze mamy mężczyznę, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że najlepiej na świecie gotują kobiety, a mężczyźni się tylko tym chwalą. To jak to jest z tym gotowaniem? Mężczyźni czy kobiety? Nie, trudno. Ale stoję koło ciebie, dziewczyny są daleko, przyznaj się. Ale dużo jest tej dziewczyn, może... Nie bój się, nie poradzimy sobie, jakoś tam wie. Nie damy im głosu. Kto lepiej gotuje? Mężczyźni. O, jest, odważnie to powiedział, tak? Już dostaję po plecach. Powiedz, co przygotowujesz. Ja tu pomagam właśnie Adzie. A, bo to pomaga jest. A, to widzisz. Ale ty znasz się na gotowaniu? Lubisz gotować? Tak. Eksperymentujesz w kuchni? Tylko w weekendzie. A mimo wszystko, jeśli to już jest weekend, to wykorzystujesz produkty małopolskie? Staram się. I co tam się pojawia? No tam wiem, owoce goi, nie? Tak, tutaj były banany. Banany, tak, spod Krzeszowic. A tak zupełnie serio, robisz te produkty małopolskie, robisz małopolską kuchnię? Tak, myślę, że dobrze. A jak to jest u Ciebie z tą małopolską kuchnią? Mamy się czym chwalić? Razem. Ja wiem, że wy razem, no to popowiadajcie sobie razem. Wszystkich rodzajów kuchni, nie tylko z małopolskiej, żeby było takie zróżnicowanie, żeby poznać też inne kuchnie, nie tylko polskie. Na przykład włoską bardzo lubię. Włoską to wszyscy lubimy, bo na pizzę to chodzi każdy 3 razy w tygodniu. Ale wiem, że na pizzy włoska kuchnia się nie kończy, tak. Już temat pizzy dawno zamknęliśmy. Ale nie zmienia to faktu, że można na przykład włoską kuchnię połączyć z tą małopolską, czyli zrobić, trzymajmy się tej przysłowiowej pizzy, na przykład z osypkiem innymi rzeczami, prawda? Można się tym bawić żurawiną, tak jest, ale właśnie dziczyzna, przecież dziczyzna to jest polski smak i polska kuchnia, prawda to? Widzicie Państwo, ja wszystko wiem, wszystkiego się dowiedziałem. Zachęcam do tego, żebyście podpytywali w ogóle blogerów naszych, co oni tutaj robią. Oni czasami tak milczą, są zestresowani delikatnie, ale można ich podpytać, można się dowiedzieć na przykład, co tu jest zawinięte. Ja wiem, że skabik w środku jest poczek i to wszystko będzie jeszcze... Ja widziałem, bo byłem wcześniej. Podpytujcie Państwo, jak tylko macie ochotę. Zrobimy sobie króciutką przerwę muzyczną. Jak tylko pojawi się zespół, to jeszcze taki kwadransik. No to pozwolę sobie powiedzieć coś więcej o zespole muzycznym. A na razie kilka przerwy. Angelina, jesteś świeżo po ocenach komisji. No i jak? Było strasznie? Było fajnie? Nie, było bardzo sympatycznie, bardzo miło. Komisja była bardzo uprzejma i wyrozumiała, także... Słyszałem, że smakowało. No podobno mówili, że tak. No jak oceniasz dzisiaj swoje szanse? Nie wiem, zobaczymy. To komisja ocenia, nie ja, także... Powiedz jeszcze pokrótce, co przygotowałaś dzisiaj, jaką potrawę i czym inspirowaną, jakie produkty regionalne się znalazły w tych potrawach? Ja mogę tutaj pokazać, nie wiem, czy możemy przejść z kamerą, bo tutaj jest już resztka mojego dania.
Tutaj są szaszłyczki z jagnięciny i pomidorków koktajlowych. Wszystko pieczone w piekarniku. Ogórki, jeszcze jest tutaj jeden. Ogórek zapiekany z oscypkiem i z pomidorkiem koktajlowym z bazylią. I ciasto jogurtowe. Ze śliwką. Jak gotują blogerzy? Wiesz co, no powiem ci, że strasznie wysoki poziom, fajnie przygotowane potrawy, faktycznie nawiązują do tego klimatu tutaj małopolskiego, dużo czerwonego, dużo korali. No uważam, że naprawdę fajną robotę zrobić blogerzy. Także. Super, dzięki. Można przeszkodzić? Jak koralowe inspiracje w potrawach naszych blogerów? Rzeczywiście widać ten koral? Czuje się go w smaku? Czuję się szczególnie, jeśli korale są drewniane, ale oprócz tych drewnianych były też na szczęście takie i zrobione z jarzębiny, i z truskawek i z malin. Głównie były to dania na słodko i chyba te na słodko były najlepsze. Czasami trochę przesadzono z ilością słodyczy, ale na szczęście dania są bardzo, bardzo różnorodne i werdykt jeszcze jest niepodjęty. Pana niebez kozyry spytam o jakieś, czy dostrzega pan elementy slow food w dziełach naszych blogerów? Ja myślę, że przede wszystkim to, że mieli szansę popracowania z prawdziwymi produktami, prawda, które nie zawsze można dostać w sklepie, tylko niektóre mieli dostarczone od producentów, więc jest to bardzo fajna rzecz. Natomiast ich rola przede wszystkim jest w propagowaniu tych idei, tych produktów, tych nazw, bo niekiedy samymi nazwami sobie nie jesteśmy w stanie poradzić, więc myślę, że bardzo fajnie. Bardzo fajnie, że blogerzy również i z taką tematyką się zmierzają. Co panu najbardziej smakowało? Nie chcę tutaj oczywiście wcześniej werdyktu jury poznawać, ale co najbardziej pana ujęło? Mnie oczywiście jagnięcina, to nie ulega wątpliwości oczywiście, ale i też słodkie, bo bardzo lubię słodkie. Ja się cieszę, że blogerzy zaczynają gotować dla innych, bo prawda jest taka, że w zasadzie gotowanie to wtedy ma najwięcej przyjemności człowiek z gotowania, wtedy kiedy gotuje dla innych, nie dla siebie. Z moim doświadczeniem zawodowym ponad 30-letnim zawsze gotowałem dla innych i to mnie najbardziej cieszyło i to było najbardziej takie wdzięczne. No i blogerzy, którzy wyszli jakby spoza ekranu do bezpośredni kontakt z ludźmi. Cieszę się bardzo, fajnie gotują. Czy jakieś podhalańskie inspiracje znajdujesz w tym, co blogerzy przygotowali? Jakieś nam echa dalekie, bliższe lub dalsze? Tak, oczywiście. Tutaj każdy z tych produktów z naszych regionów, czyli Podhala, czyli na przykład tutaj była i brędza, bardzo dobrze był robiony bunc. Próbowaliśmy też świetnego korbacza wędzonego. No i oczywiście tak samo jagnięciny, także to jest tego typu imprezy. Tak naprawdę tak dla mnie, zawodowego szefa kuchni, to jest taka duża inspiracja, też pole podglądania ludzi, którzy zajmują się tym z jednej strony zawodowo, z drugiej strony są półamatorami, ale te różne takie inicjatywa ich, różnego rodzaju podejście do smaku, z całkowicie takiej, bym powiedział, innej strony, to jest naprawdę dla mnie bogate żniwa i dlatego staram się i z wielką chęcią biorę udział w takich imprezach, bo naprawdę wiele można się nauczyć ciekawego i różnego rodzaju połączenia, czasami takich niebanalnych, niebalany sposób smaków. Czy to dobry pomysł, że tak blogerzy wychodzą do ludzi, gotują, wychodzą spoza komputera i z wirtualu do świata realnego? I jak im to wychodzi? No jak najbardziej, blogerzy już od dłuższego czasu wychodzą, bo wchodzą też do mediów typu prasa na przykład. Tam mają możliwość też takiego kontaktu z klientami, z konsumentami, którzy do tej pory jeszcze nie weszli do internetu, więc ci klienci się przekonują, wchodzą do internetu, więc to jest takie poszerzanie grupy odbiorców. Udaje im się super. Ja jestem, że tak powiem, wielką fanką blogerów, bo oni tworzą tak jakby nowe dania. Tutaj mamy też różnych reprezentantów, każdy ma jakąś własną inwencję. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Panie Leszku, jak pan odnajduje zastosowania małopolskich regionalnych produktów w tym, co nasi uczestnicy naszego konkursu Gotuj, bloguj po małopolsku przygotowali? Ja najpierw powiem, że bardzo cieszę, że ich poznałem w realu, bo do tej pory zaglądali na portal potrawy regionalne bądź na naszego Facebooka i znaliśmy się wyłącznie wirtualnie, a tu ich poznałem od kuchni. No i to poznanie od kuchni bardzo fajnie wypadło, bardzo zróżnicowane smaki, bardzo zróżnicowane pomysły i te inspiracje naszymi małopolskimi produktami regionalnymi, tradycyjnymi były bardzo widoczne, co mnie cieszy. Cieszy mnie też bardzo zróżnicowany przekrój.
występujących w konkursie, bo od nastolatków po ludzi już pewnie dojrzały. Dzięki bardzo. Małopolskiego Festiwalu Smaku. No i rzecz jasna nie może zabraknąć naszej komisji jurorskiej. Anna Starma, jurorka programu MasterChef. Maciej Korzakowski, finalista pierwszej edycji programu MasterChef. Jacek Szklarek, prezes Slow Food Polska. Sylwester Lis, szef kuchni Bukowina Terma Hotel Spa w Bukowinie Tatrzańskiej. Zbigniew Kurleto, ekspert kulinarny, szef kuchni, no i człowiek, który jest z nami właściwie od samego początku. Oraz Leszek Chorwat, potrawyregionalne.pl. Zapraszam jeszcze dwóch panów do nas dołącza. Drodzy Państwo, bo właśnie te osoby odpowiadały także za głosowanie i za decydowanie o tych najlepszych smakach. Panie Marszałku, jeśli mogę o kilka słów. To już po raz dziewiąty spotykamy się na Placu Wolnica, no i liczę na to, że nie po raz ostatni. Ja myślę, że to dobrze, że po raz dziewiąty, bo za rok będzie wielki jubileusz. Po raz dziesiąty Małopolski Festiwal Smaku będzie organizowany w całej Małopolsce, ale też nie tylko. I szczerze powiedziawszy, to ja tego ostatniego dnia najbardziej nie lubię, bo coś się kończy, jakaś wspaniała przygoda trzymiesięczna, w której podróżujemy po całej Małopolsce. Spotykamy się w różnych miejscach, szukamy tego małopolskiego smaku. No i to, co w tym roku było wyjątkowego, to wyjątkowo dopisywała nam aura. I w każdym miejscu, obojętnie gdzie byliśmy, czy w Oświęcimiu, w Wadowicach, w Nowym Targu, w Nowym Sączu, w Tarnowie, w Niepowie, czy tutaj w Krakowie, to wszystkie place były po prostu za małe. Ale proszę Państwa, oprócz tego najważniejszego konkursu, czyli małopolskiego smaku, odbywał się także konkurs blogerów. Blogerów, którzy są zakochani w małopolskich produktach. Spośród 25 wybraliśmy 10 najważniejszych, a teraz poznamy tych, którzy zwyciężyli. Zacznijmy od wyróżnień. Walczyli o piękny weekend. Musiałem krótką konsultację przeprowadzić jeszcze. Czy pierwsze wyróżnienie trafi do Natalii Tomczyk i Dominika Oleniacza. Za placki ziemniaczane. Dominika. Natalia i Dominika. Natalia i Dominika, już do nas dziewczęta zmierzają. Proszę Państwa, ona gotowaniem zajmuje się od dziecka. I jak widać, już są sukcesy. Moi Państwo, to tak naprawdę odwaga tych młodych dziewczyn sprowokowała nas do takiej nagrody, która naprawdę powinna ich zmobilizować. Fajnie gotują i myślę, że to jest przyszłość polskiej kulinarii. Tego sobie życzymy. Tak młodym wieku już osiągnąć sukcesy w konkursach kulinarnych. Fantastyczne nagrody od Urzędu Marszałkowskiego. I do tego jeszcze ten kosz. Byłem cudowności od Anno Marquez. To jeszcze jedno wyróżnienie mamy. Drugie wyróżnienie trafia do... jest dla Pawła Łukasika. Za przyrządzenie dania szarlotka. Zapraszamy. Ale cóż to było za szarlotka, proszę Państwa. Jak ona wyglądała. I jadło się nią oczami. Ja przypomnę Państwu, że tematem przewodnim tego konkursu był koral małopolski i każdy z naszych blogerów musiał nim się inspirować. Każdy podszedł do tego zupełnie inaczej, jak sami Państwo słyszeliście. Przed chwilą pracy dziewięciami, a teraz szarlotka. I to wszystko było jednak związane z koralem małopolskim. Dzień dobry, bójkę prowadzimy. Są już szanowni na scenie. Gratulujemy pięknie. Dziękuję. A ty się będzie podzielać na tej scenie. Piękne wakacyjne nagrody od Urzędu Marszałkowskiego, to jest jasna ten kosz od Alma Market. No i to pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce za przyrodzenie dania koralowy kawior i galaretkę z koralowych owoców dla pani Katarzyny Szatkowskiej. Kasia Szatkowska biegnie już do nas szczęśliwa. Miałem przyjemność spróbowania tego deseru. Wyjątkowy, wyjątkowy. Czekolada. Pan Sebastian Lis, szef kuchni Bukowina Terma Spa, zbliża z nami. Sebastian Lis, szef kuchni Bukowina Terma Spa, wręczy nagrodę Katarzynie.
Katarzyna będzie mogła spędzić weekend w hotelu Bukowina Terma Spa z osobą towarzyszącą. A tam jest pełen relaks, drodzy Państwo. Gratulacje! Stolić się u mistrza! I będzie mogła jeszcze stolić się u mistrza. Będzie mogła podglądać tę kuchnię molekularną. I jeszcze oczywiście kosz od Alba Market. Przekażemy za chwileczkę, bo ona jest w szoku, ona nie wie jak to utrzymać. Chwila dla fotoreporterów. Wszystkich laureatów, drodzy Państwo, jeśli mogę prosić o podejście bliżej, zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie. Jeszcze za chwilkę zajmiemy się nagrodą dla Państwa, dla tych, którzy głosowali. Regulaminu nie będziemy łamać, to prawda. Z nimi to dopiero jak zejdą ze sceny. Dobrze, dziękuję. Pięknie dziękujemy. Dziękujemy pięknie.